Nie ma zakazu. Nadeszła wiekopomna chwila. 7 czerwca 2014 otwieramy ogrody Gierzwałckie i amfiteatr w Gierzwałdzie. Jest mi niezmiernie miło, jestem dumny i zaszczycony, że mogę stać tutaj dzisiaj i widać Państwa, i widać artystów, i widać wszystkich ludzi, którzy cieszą się razem z Gierzwałdem i z całą gminą. Kapela wspaniałego teatru bez nazwy, ponieważ są stremowani, proponuję oklaski! Gdzie tu życie, gdzie gra? Scena ruchu dymu, walka dobra i zła, świat piękniejszy od słów. Aktor ważny czy widz, prawdy z fałszem spórtwa. Po teatrze... Drodzy Państwo, to, że założyłem marynarkę, oznacza, że będzie krótka część wystąpień oficjalnych, które samo z siebie nie wzięło. To nie jest tak, że ustaliśmy w poniedziałek, a we wtorek rano był amfiteatr, była cała infrastruktura, toalety, fontanny, uregulowany brzeg Giłwy, miejsca na grille dla karczmarzy i tak dalej. Nie, to był długi proces, w który byli zaangażowani liczni ludzie i z pewnością między innymi o tych osobach będzie chciał opowiedzieć gospodarz gminy Gierzwałd, którego teraz proszę o zabranie głosu, pan wójt Mieczysław Ziółkowski. Bardzo serdecznie wszystkich przybyłych na tą dzisiejszą uroczystość. Chciałbym powitać pana marszałka Marka Brzezina. Pana starostę Mirosława Pampucha. Panią wiceprezydent Małgorzatę Bortnikowską-Bogdanowicz, kolegów z sąsiednich gmin, wójtów, pana Jacka Szydłę, Zdywit i Janusza Sypiańskiego z pobliskich Świątek. Proszę Państwa, czuję wielką radość, że udało mi się zrealizować moje marzenie, a to znaczy zagospodarować Centrum Gierzwałdu. Te moje marzenia powstały w momencie, kiedy zacząłem tu pracować 11 lat temu. I Gierzwałd to jest wyjątkowa miejscowość, która jest perełką na terenie Warmii i Mazur, nie tylko ze względu na architekturę, ale ze względu na to, co się wydarzyło 137 lat temu. I ogrody gierzwałdzkie to jest miejsce, które ma służyć mieszkańcom, turystom, pielgrzymom i gościom odwiedzającym Gierzwałd. Są to setki tysięcy ludzi, którzy co roku odwiedzają Gierzwałd. I te tereny mają temu właśnie służyć. Chciałbym pokrótce przedstawić historię realizacji tej inwestycji, która jest zrealizowana ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, programu operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Przygotowaliśmy wniosek do programu i przy tym wniosku pomagała nam Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego pani Doroty Łosko i Piotra Lendo. Ten wniosek złożyliśmy w 2009 roku. Kolejka była tak duża, że pracownicy urzędu przez dwie doby, dzień i noc, stali w kolejce, żeby ten wniosek złożyć, gdyż kolejność na liście miała wpływ, czy wniosek będzie rozpatrywany, czy nie. Po ocenie pozytywnej w 2009 roku wójt Małkowski podpisał z marszałkiem umowę o dofinansowanie. I zaczęliśmy po ogłoszeniu przetargu realizować tę inwestycję. Była to formuła zaprojektuj i wykonaj. Firma Prasbet w zeszłym roku rozpoczęła tę inwestycję. I właśnie w maju tego roku zakończyliśmy. Co tu jest zrealizowano? Pokrótce tylko powiem. Na tym obszarze powstało
to, co Państwo teraz widzicie, czyli wzgórze Ogród Gieczwałcki, na którym mamy amfiteatr i po drugiej stronie galerię handlową. Oprócz tego wykonaliśmy parkingi, sanitariaty, ścieżki rowerowe, place zabaw, fontanny, jak również jedną nietypową rzecz, a mianowicie dom pracy twórczej. Ze starego budynku gospodarczego zrobiliśmy obiekt, w którym dzisiaj mogą przebywać artyści, rzeźbiarze, malarze, mając część mieszkalną i wykonywać tam swoje prace, które w przyszłości upiększą te nasze piękne ogrody gieczwałckie. Również w ramach tej inwestycji nadzorował siedzący tutaj pan Wojciech Dobrowolski, który był inspektorem nadzoru z ramienia urzędu i nadzorował tą budowę. Spotykaliśmy się bardzo często w czasie realizacji na bieżąco, dokonując pewnych zmian i korekt, żeby zrealizować to, o czym żeśmy marzyli. Oczywiście ta inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby Rada Gminy w poprzedniej kadencji pod przewodnictwem pana Krzysztofa Wysockiego nie podjęła właściwych uchwał, które umożliwiły złożenie tego wniosku, jak również obecna Rada pod przewodnictwem pana Marka Nowogrodzkiego, nie wiem czy zdążył dojechać na motorze, czy nie zdążył, zrealizowała to, że w budżecie gminy zostało to uwzględnione. Oczywiście na koniec chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym, którzy się najbardziej zaangażowali w realizację. To jest pracownikom Urzędu Gminy. Pozwólcie Państwo, że po kolei podziękuję. Pani Agnieszce Kochanowskiej, kierownicy działu inwestycji zamówień publicznych. Pani Agnieszce Zabłockiej, która zaangażowała się w każde związane z realizacją dokumentu. I na koniec podziękowania największe, jakie powinienem złożyć, to jest mieszkańcowi gminy Gieczwałcz, który całe swoje dorosłe życie i pracę zawodową poświęcił dla dobra Gieczwałcza. Mam tu na myśli kolegę skarbnika Józefa Greifenberga. Proszę Państwa, 40 parę lat pracy zawodowej poświęcił dla gminy Gieczwałcz. W gminie Gieczwałcz to jest taki cud, że wójtowie się zmieniają, a skarbnik ciągle jest ten sam. Wiem, ile stresu jest bycie skarbnikiem w tych trudnych czasach, jakie dzisiaj mamy. Kolejne inwestycje są znowu problemem, który musimy rozsiadać i rozwiązywać. I wiem, co to znaczy na co dzień być skarbnikiem gminy, takiej jak gmina Gieczwałcz. Ogrody zaspokajają potrzeby mieszkańców i potrzeby gości odwiedzających Gieczwałcz. Zapraszam jeszcze raz. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za przybycie i życzę bardzo miłej zabawy w dzisiejszej imprezie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo pana marszałka o... Bardzo króciutko, ponieważ pan wójca powiedział w komunikacie prasowym, że ma być niegadane, a ma być bardzo wesoło, śpiewanie i muzycznie. Panie wójcie, koleżanki i koledzy samorządowcy, szanowni państwo, pragnę bardzo serdecznie pogratulować panu wójtowi, samorządowi gminy Gieczwałcz i wszystkim mieszkańcom tej wspaniałej inwestycji. To faktycznie jest święto dla samorządu gminy Gieczwałcz. Tak jak pan wójt mówi, marzenia się spełniają dzięki praktycznie współpracy, bo te pieniądze, które w ramach regionalnego programu operacyjnego mamy w samorządzie wojewódzkim, praktycznie można powiedzieć, że są już rozdysponowane, zakontraktowane, zostało nam jeszcze lotnisko regionalne, ale gdyby nie beneficjenci, gdyby nie aktywność samorządów, gdyby nie aktywność społeczna, gospodarcza, praktycznie byśmy ich nie zakontraktowali, nie zrealizowali. I w tym miejscu serdecznie gratuluję, dziękuję panu wójtowi, całemu samorządowi, wszystkim mieszkańcom. Jest to inwestycja szczególna, ponieważ chyba wszyscy, jak tutaj jesteśmy, pamiętamy historię, bo będąc dziećmi nawet wędrowaliśmy tutaj na odpusty w kościele uroczyste i to się nie da porównać. To jest naprawdę zagospodarowanie przestrzenne potrzebne samym mieszkańcom, ale szczególnie pielgrzymom, turystom, wszystkim odwiedzającym. Naprawdę można się szczycić tej harmonii.
Rozmawiam wielokrotnie z panem wójtem i to, co się dzieje ostatnio w gminie Gwieczwałd, zasługuje na szczególną uwagę i podkreślenie, bo ten budżet w tych trudnych czasach, ten inwestycyjny, sięga dużo ponad 30% w budżecie. To się naprawdę w samorządach mało gdzie spotyka. I naprawdę życzę, aby ten przyszły okres programowania był równie silny i mocny, żeby nie wyhamowywać, żeby z tych pieniędzy na lata 2014-2020 jeszcze gmina Gieczwał dużo środków mogła wykorzystać i wiele, wiele inwestować wokół samych miejscowości, wokół całej sfery gospodarczej. Wszystkiego dobrego, wszelkiej pomyślności dla pana, dla samorządu, dla wszystkich mieszkańców. Nawiążę do wypowiedzi pana marszałka i właśnie chciałbym państwa zaprosić za rok o tej samej porze. Kolejnym wydarzeniem będzie generalny remont Gminnego Ośrodka Kultury. To pod koniec czerwca z panem marszałkiem podpiszemy umowę o dofinansowanie z końcowej kwoty, jakiej pozostały na lata 2007-2013. Musimy to zrealizować do końca maja przyszłego roku i myślę, że tak przygotujemy wszystkie materiały w tym roku, łącznie z przetargiem, że inwestycja będzie wykonana i w przyszłym roku, w czerwcu, otworzymy nowy dom kultury po remoncie. To znaczy w starym budynku, ale będzie zupełnie zmieniona jego funkcja się nie zmieni, natomiast sam wygląd wewnątrz, na zewnątrz na pewno będzie zmieniony. Dziękuję bardzo. Zapraszam. Tu się śmiewa. Panie marszałku, panie prezydent, panie wójcie, koleżanki, koledzy samorządowcy, mieszkańcy gminy Gieczwałd, szanowni goście również gminy Gieczwałd, a tak siedziałem sobie przed napisem tutaj, przed takim Gieczwałd, gmina pełna cudów, ale ogrody gieczwałdzkie nie należą do sfery cudów, tylko do sfery rzetelnej pracy. Także bardzo serdecznie chciałbym pogratulować wszystkim samorządowcom, przede wszystkim radnym, paniom i panom radnym gminy Gieczwałd, bo wiem, to wasze decyzje legły u podstaw tego, że ta inwestycja doszła do skutku. No i poszczególnym wójtom, panu Markowi Małkowskiemu i obecnemu, który sfinalizował ten, który dokończył to dzieło, które naprawdę jest przedmiotem, jak sądzę, zazdrości. Tak, tutaj siedzących wójtów, może jeszcze kogoś? Starosty na pewno, ponieważ naprawdę inwestycja warta uznania, także gratuluję. Panie wójcie, to jest naprawdę miejsce, które mam nadzieję, że będzie ogniskowało i żyło takim swoim życiem zarówno pielgrzymów, jak i mieszkańców gminy Gieczwałd. Życzę tym samym, by coraz więcej tego typu imprez odbywało się i żeby te nadzieje, które gmina pokładała właśnie w realizacji tego projektu, się ziściły. Ja tu też muszę powiedzieć, że bardzo serdecznie również gratuluję panu skarbnikowi Józefowi Greifenberg, bowiem, proszę państwa, wiemy, jak bardzo trudno zabiegać o te środki finansowe, jak bardzo trudno rozliczać, a ja tylko tak dopowiem, że miałem tutaj z Józefem przyjemność współpracować w roku 90 i 91. Bo wyobraźcie sobie państwo, wtedy kończyłem studia akurat i pisałem pracę magisterską na temat struktury dochodów samorządów lokalnych. I z 6 gmin zebrałem budżety, w tym z gminy Gieczwałd, ale te pozostałe 5 budżetów nie dawało się do niczego, więc pisałem pracę magisterską na podstawie budżetu przygotowanego przez ówczesnego skarbnika i obecnego skarbnika gminy Gieczwałd. Także taka mała prywata jeszcze na koniec. Także dziękuję bardzo i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Marszałku, panie starosto, szanowni państwo, my często odwiedzamy się, jak jest taka okazja, kiedy w sąsiedniej gminie oddawana jest ciekawa inwestycja, która będzie służyła wszystkim mieszkańcom. Dzisiaj jest taki moment. Także gratuluję panu wójtowi tej udanej inwestycji
i dobrego wykorzystania środków unijnych. Również i poprzednikowi, panu Markowi Małkowskiemu, bowiem on rozpoczął tę procedurę. Jak dzisiaj otwieramy ogrody Gierszwałckie. Jak ogrody, to musi być ogrodnik. Jak ogrodnik, to powinny być jakieś specjalistyczne narzędzia. Jednym z nich jest konewka do podlewania kwiatów. I ja chciałem panu wójtowi podarować. Podarować tą konewkę, piękna, ocynkowana, z sitkiem i z ładną wstążeczką. Myślę, że pan będzie skutecznie pielęgnował ogrody Gierszwałckie. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, takie inwestycje w gminach są naprawdę bardzo fajne i bardzo ważne dla mieszkańców. Przepraszam. W imieniu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich chciałbym serdecznie pogratulować takiej inwestycji, bo w naszych gminach warmińsko-mazurskich, w tych gminach niezbyt bogatych, robimy dużo, wykorzystujemy te pieniądze unijne, ale tu jak widzę w Gierszwałdzie jest to naprawdę pięknie zrobione i tak jak mój poprzednik mówił, czyli ciągłość jakby władzy, ciągłość pomysłów skutkuje bardzo pięknymi rezultatami. Dziękuję. Gratuluję, panie wójcie. Witam państwa bardzo serdecznie. W imieniu Fundacji Rozwoju Regionu Łukta, w imieniu lokalnej grupy działania Związku Stowarzyszeń Kraina Dywencji i Pasłęki, z którymi gmina Gierszwałd współpracuje w wielu dziedzinach życia społecznego i gospodarczego, chciałabym również złożyć serdeczne gratulacje za wykonanie tak niezwykle ciekawej i myślę przydatnej dla społeczeństwa inwestycji. Gratulując, życzę, aby te ogrody cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców, turystów, jak i pielgrzymów. Serdecznie dziękuję i gratuluję jeszcze raz.
nadzieję, że narodziła się kolejna nowa świecka tradycja, która będzie kontynuowana co roku. Audycja Łowisko, prowadzona w Radiu Olsztyn przez Norbiego i Mariusza Trzmiela, ma tutaj dzisiaj coś w rodzaju swojego takiego niedużego finału. W szczegółach powiem Państwu, że z przyjemnością informuję Mariusz Trzmiel! Nawiasem mówiąc, człowiek mieszka w gminie Gielszwart. Problem radia polega na tym, że ja Państwa nie widzę na co dzień, a teraz Was widzę i się trochę krępuję. Ale mam nadzieję, że damy radę. To, co powiedział Paweł, w Radiu Olsztyn razem z Norbim prowadzimy Łowisko. To jest audycja, której celem jest wyszukiwanie młodych talentów, jeśli chodzi o muzykę. I przez pół roku myślę, że udało nam się kilka takich zespołów znaleźć. Młodych, bardzo młodych, początkujących. I kilka z tych kapel dziś zagra dla Państwa.
rzucaj nadziei. Słuchaj głosu serca, głosu serca się kieruj. Nie porzucaj prawdy, nie porzucaj nadziei. Serce wyrywa się do rzeczy wielkich, serce wyrywa się do rzeczy pięknych, rzeczy wzniosłych, pozaziemskich, niewidzialnych i niepojętych. Słuchaj głosu serca, głosem serca się kieruj. Czas, kto sprawi, że odnajdę swoją drogę. Boli od tej mocy. Świata dobrze, że miałem obok swego brata i przyjaciela.
przyjaciół wielu, bez nich bym pewnie stracił głowę i nerwów połowę. Coś takiego, czego nie mogę opisać słowami, nawet na końcu świata wszyscy byliśmy po prostu górowiakami, bo jest w tej mieścinie coś takiego, co zostawiło ślad w naszych wnętrzach. To chyba ten klimat, coś podejrzanie wciąż ogrzewa nasze serca. Przede mną jeszcze los mnie pewnie przegoni po całym świecie, choćbym miał w każdym płocie dziewczynę jak marzenie, to i tak nie zapomnę, gdzie są moje korzenie, gdzie są moje korzenie.
Thank you.
mieszkanie, tego chcę. Zwiedź, jak bardzo cię pragnę, to zostać chcę. Oczy z głębią koloru, każda wabi z imieniem rzec. Wszystkie myślą, że nie mam wyboru, a wybór oczywisty jest. Szukam dziewczyny, co kocha za nic, szukam poza nic, kochać chcę. Jutro znajdę miłość bez granic, wiem, że przede mną jeszcze jest. Szukam dziewczyny, co kocha za nic, szukam poza nic, kochać chcę. Jutro znajdę miłość bez granic, wiem, że przede mną jeszcze jest. Bo przecież muzyk nie musi rozdawać nic. Wystarczy, że zaśpiewa piosenkę i państwo chcą być blisko muzyka. Aha, tylko po jednej płycie. Czy ktoś ma mazaka? Tam pani ma mazaka?